Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi. Zapraszam do prognozy grudniowej z kart Tarota odnośnie miłości. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła wszystkich Was, którzy jesteście w związku małżeńskim, partnerskim, w jakiejś relacji. Druga część filmu będzie przeznaczona dla singli, dla osób samotnych. Zobaczymy, czy coś karty chcą Wam przekazać. Może jest szansa, żeby kogoś poznać fajnego, wartościowego w miesiącu grudniu. Chciałam Was jeszcze bardzo przeprosić za to, że tak długo czekaliście na filmik, ale niestety przy znaku Skorpiona popsuła mi się kamerka. Musiałam zamówić nową, to trochę to trwało, dlatego dopiero dzisiaj mogę nagrać filmik. Kochani, karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, kochane wagi, co tam u Was w grudniu odnośnie miłości. Co myślicie o swoim partnerze? Szóstka mieczy. Co myśli o Was Wasz partner? Sąd ostateczny. Co czujecie do swojego partnera? Ósemka była. Co Wasz partner czuje do Was? Diabeł. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? Papież. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Głupiec. I teraz tak, jak traktujecie swojego partnera? Dziewiątka dynarów. Jak Wasz partner traktuje Was? Księżyc. Co jest między Wami? Czwórka kielichów. Najbliższa przyszłość w tej relacji. Cztery denary. Połowa miesiąca. Pustelnik i koniec miesiąca. Królowa buław. W tle czytania mamy kartę 10 mieczy. I teraz jeszcze przesłanie anielskie. Zobaczymy, co tam aniołki chcą dopowiedzieć. Proszę, przesłanie anielskie dla wszystkich zodiakalnych wag. Prawdziwa miłość to romans Twojego życia. Ale to za chwilę sobie tutaj przeanalizujemy. Tak, żeby wszystko ładnie było widać. No dobrze, kochani. To zaczynamy. Co myślicie o swoim partnerze? Tutaj na pozycji głowy mamy kartę szóstki mieczy, która mówi,
No, że myślicie, że wasz partner się zaczyna od was oddalać, tak? I w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, że planuje po prostu jakiś wyjazd, albo jakąś podróż, albo zmianę miejsca zamieszkania, albo po prostu ewakuację z tego związku, tak? No, on tu planuje zabrać swoje rzeczy, może wyprowadzka od was, coś takiego tutaj się dzieje, że wy wiecie, że on po prostu no, oddala się coraz bardziej od waszej relacji i być może będzie chciał z niej w ogóle się wycofać. Co macie w sercu? Co czujecie do partnera? No, czujecie, że powinniście więcej ze sobą rozmawiać. Ta komunikacja między wami powinna być częstsza, taka bardziej dogłębna. Czujecie, że powinniście się pierwsi odezwać, tak? Może napisać, może zadzwonić. Trochę powalczyć o to, tak? Bo no jak nie będzie tej komunikacji, no to wiadomo, każdy związek wtedy pomału umiera, pomału się rozpada. Musi być komunikacja w związku, muszą być wszystkie sprawy wyjaśniane, nie można mieć tajemnic, nie można mieć ukrytych jakichś pretensji do partnera. Wszystko, co nas tak zwanie boli, powinno być jasno wyjaśniane i wy po prostu w głębi serca wiecie, że powinniście pierwsi tutaj wyjść z inicjatywą, pierwsi się odezwać, może nawiązać jakąś konwersację, jakąś rozmowę. Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? I teraz tak, co dla niektórych wag będzie to propozycja zawarcia związku małżeńskiego, tak? Czyli co niektóre będą może chciały porozmawiać z partnerem i wreszcie, że tak powiem, zrobić porządek w związku i być może poprosić o to, żeby no, być już na dobre i na złe, tak? Druga wersja może być taka, że chcecie na spokojnie powyjaśniać wszystkie sprawy, może nawet zaproponować tutaj jakąś wspólną terapię, tak? Że jak jest ciężko w związku, jak są jakieś trudne relacje, trudne sytuacje, to po prostu poradzić się jakiegoś fachowca, jakiegoś dobrego doradcy, który po prostu pomoże wam wspólnie rozwiązać problemy. Co myśli o was wasz partner? I mamy tutaj kartę sądu ostatecznego. No, wasz partner myśli, że chcecie zostawić wszystko, to, co do tej pory budowaliście i zacząć od nowa, tak? Że chcecie po prostu bardziej, że tak powiem, no wrócić może do siebie, tak? Odnaleźć się w tym związku, ale już na nowych zasadach, na nowych już regułach panujących w waszej relacji. Nie na takich starych, które wam nie służyły, tak? Chcecie się zmienić, chcecie coś poprawić. Chcecie się odrodzić na nowo, odświeżyć tą relację, żeby znowu to słońce, które tu oświetla, te promienie, tą kobietę, żebyście znowu poczuli ciepło, tak? Żebyście znowu poczuli tą energię, to takie miłe uczucie z bycia razem, tak? Więc tutaj no, wasz partner myśli o tym, że wy tak właśnie chcecie takiego odrodzenia tutaj, tego związku. Co do was czuję? No, też mogą być dwie możliwości. Albo jest w stosunku do was nielojalny, myśli o zdradach, albo podejrzewa was o zdrady, też tak może być, bo na pozycji serca jest karta diabła. No, ewentualnie może być po prostu to taka chora, uzależniona miłość, na zasadzie, że nie poradzę sobie bez drugiej osoby. Jestem tak emocjonalnie od niej uzależniona i zdana na nią, że nie umiem sobie bez niej poradzić, tak? Czyli taka chora, toksyczna miłość, taki niezdrowy, dziwny związek, na takim właśnie no, zniewoleniu, na takim przywiązaniu do siebie, że nie umiemy żyć bez tej osoby, tak? Taka chora miłość trochę to może być, albo obsesyjna miłość, tak? Taka właśnie obsesyjna miłość, taka no niezdrowa, że możemy kontrolować partnera, możemy być zazdrośni, możemy właśnie podejrzewać go o zdradę. Zobaczcie tą parę kochanków. Oni niby tutaj no, te płomienie ognia pokazują, że jest strasznie gorąco między nimi,
ale ta roślina, ta róża ma strasznie duże kolce, które po prostu wbijają się w ich ciało, tworząc rany, tak? Czyli mimo, że jest im dobrze ze sobą, to jednocześnie ranią siebie i zadają sobie ból. Więc może być to, mówię, niezdrowa jakaś relacja, wręcz obsesyjna jakaś, no taka, no obłędna, troszkę chora nawet, tak? No niektórzy są, jak są zakochani, to no, strasznie potrafią szantażować swojego partnera, że na przykład jak mnie rzucisz, odejdziesz ode mnie, to ja się zabiję, albo się będę ciął, tak? Albo zrobię sobie krzywdę. I to właśnie coś takiego pokazuje ta karta, że taka jest duża miłość, takie jest przywiązanie wręcz i próba zniewolenia partnera, że aż wyrządza nam to krzywdę, tak? Że nie jest to zdrowe, że jest to po prostu no, bardzo takie wręcz chore, niezdrowe, nienormalne, bym wręcz powiedziała. No, obsesja straszna. Więc takie uczucia może w stosunku do Was Wasz partner tutaj mieć. I jakie są jego zamiary? No mamy tutaj kartę głupca. I proszę Państwa, karta głupca mówi o nowym początku, tak? Że chcemy zacząć wszystko od początku. Powyjaśniać sobie sprawy. Poprzebaczać. Poprzepraszać się nawzajem, tak? I zaczynamy nowy rozdział w naszym życiu. Z tym, że jak pamiętamy, no to karta głupca to jest też taki początek, ale taka troszeczkę naiwna energia, taka troszeczkę nierozważna, nieuważna, że trzeba uważać tutaj, żeby no, nie popełnić jakiegoś błędu, żeby jakieś tutaj niebezpieczeństwo na nas nie spotkało, tak? Bo zobaczcie, jak on się tu tym kołem przefiknie, no to tu jest na dole przepaść i może zrobić sobie krzywdę. On tak balansuje, że właśnie już w tym kierunku tej przepaści jest przechylony, tak? Więc to no, trzeba po prostu ostrożnie podejść do tego. Zacząć ten nowy początek, zacząć ten nowy rozdział, ale ostrożnie patrzeć pod nogi, tak? Uważać, żeby znowu nie wpaść w jakąś pułapkę, tak? Co dla niektórych może być też ciąża z tak zwanej wpadki, tak? Bo diabeł przy głupcu może właśnie oznaczać, co dla niektórych, może tylko dla jednej osoby, którą ściągnę tutaj energetycznie, jest taka uwaga, żebyście kochane wagi uważały, bo może być tutaj niechciana ciąża, tak? Nieplanowana, może nie tyle niechciana, co nieplanowana, po prostu tak zwana wpadka. Więc uważajcie tutaj na to. I jeszcze przypomnę Wam, że jest to czytanie ogólne, żebyście się nie obrażali, nie brali do siebie, jeżeli z Wami nie rezonuje. Bo jeżeli nie rezonuje, to znaczy, że ten przekaz nie był dla Was, że u Was w związku jest na tyle w porządku, że no, karty Wam nic szczególnego nie chciały przekazać. To czytanie tylko jest dla tych, którzy tutaj znajdą coś dla siebie i wybiorą też tylko te dobre karty. Tych złych nie bierzcie zupełnie pod uwagę. I ponieważ jest to ogólne czytanie, wasze energie mogą zamienić się miejscami, bo ja rozkład robię, że wasza energia, kochane wagi, jest z tej strony. Tutaj jest wasz partner. Ale może być tak, że po prostu karty zamienią się miejscami na zasadzie odbicia lustrzanego i to wasza energia będzie z tej strony, a tu będzie partner. No musicie sami już to dobrać do swojej sytuacji życiowej, tak? Więc wracając do tematu, uważajcie tutaj na nieplanowaną ciążę. Dobrze, kochani, co dalej? Jak wy traktujecie swojego partnera? No i z waszej strony wychodzi mi tutaj dziewiątka denarów. No i wygląda na to, że dobrze traktujecie swojego partnera. Nawet bym powiedziała, że możecie być osobą, która lepiej zarabia, może utrzymuje wasz związek. Może jesteście tutaj osobami, które dbają o dom. O utrzymanie, że tak powiem, dobrej pozycji finansowej. Lubicie otaczać się dostatkiem, macie pieniądze, niczego Wam nie brakuje i lubicie partnerowi sprawiać na przykład drogie niespodzianki jakieś, tak? Obsypywać go prezentami. Więc, no, jeżeli tutaj chodzi o Was, to Wy naprawdę fajnie traktujecie partnera. Na pewno niczego mu z Waszej strony nie brakuje, tak? Jeżeli tutaj chodzi o finanse. Potraficie zapewnić mieszkanie, potraficie utrzymać to mieszkanie, mieć pracę,
żeby lodówka zawsze była pełna i no, żeby na wszystko Wam starczyło, żebyście wspólnie sprawiali sobie przyjemności, tak? A jak traktuje Was Wasz partner? I mamy tu kartę księżyca. No i teraz wrócę znowu do tej ciąży, że może być ta niechciana ciąża, nieplanowana, tak? Bo karta księżyca też mówi o ciąży, ale to nie dla wszystkich oczywiście, a dla innych może być tak, że coś partner przed Wami ukrywa. Nie jest w stosunku do Was szczery, ewentualnie może być tak, że boi się po prostu Wam zaufać. Boi się zrobić ten pierwszy krok do przodu. Może być też właśnie podejrzliwy, o czym mówi ta karta diabła w sercu, tak? O tej niezdrowej, takiej obsesyjnej, zazdrosnej miłości. Więc tutaj może być właśnie wiadomość, że on ciągle może być taki zdenerwowany, może właśnie być podejrzliwy, nieufny. No i bać się zrobić ten pierwszy krok, tak? Może właśnie o to tutaj chodzi, że jakieś tutaj niejasności między Wami są, jakieś tajemnice. Troszeczkę smutku widzę, troszeczkę takiego nocnego płakania do poduszki, tak? Ukrywanie bólu w sobie, jakaś tęsknota też może być. No ogólnie jest tu takie coś niejasne, niejasne i takie tłamszenie w sobie emocji i brak zaufania. A co między Wami jest? No między Wami jest karta czterech kielichów. Jesteście tacy bardzo znużeni, w takim nastroju troszeczkę właśnie, nic Wam się nie chce, rozleniwieni, znudzeni, rozmyślacie o czymś, nic nie robicie. No taka rutyna w tym związku jest, tak? Nic tutaj się nie dzieje, sami nie wiecie, czego chcecie, ciągle rozmyślacie i tak naprawdę nic nie robicie. Wszystko to tak stoi i czeka na coś, nie wiadomo na co, więc tutaj no, wypadałoby zrobić jakiś krok w którymś z kierunków, bo jesteście zupełnie zawieszeni. Siedzicie, myślicie, nic nie robicie, nic Wam się nie chce, tak jakbyście sobie odpuszczali, tak jakbyście nie widzieli wyjścia z tej sytuacji, analizujecie coś, ale tak naprawdę nie wiecie co, trochę rozmyślacie nad przeszłością, co by było, gdyby było. No ewidentnie takie rozleniwienie, nuda, tak jak powiedziałam, rutyna i może no, trzeba byłoby tutaj ocieplić troszeczkę wizerunek tego Waszego związku. No dobrze, kochane wagi, jak najbliższa przyszłość? No najbliższa przyszłość mamy kartę czterech denarów. No czwórka denarów mówi nam, że trzymacie się tutaj kurczowo partnera, tak? Myślicie, że sobie tu bez niego nie poradzicie. No, jesteście zamknięci, że tak powiem, na otoczenie i chcecie być z tym partnerem, tak? Jest on dla Was bardzo drogi i chcecie go zatrzymać przy sobie. Jak połowa miesiąca? Mamy kartę pustelnika. No, coś będziecie chcieli tutaj sobie przemyśleć, przeanalizować. Może być chwilowa jakaś separacja, może być chwilowe rozstanie, ale Wy potem i tak się zejdziecie. To jest tylko takie chwilowe, żeby pobyć samemu. Taka izolacja, dojść do jakiegoś porozumienia, odnaleźć sobie tą mądrość, tak? Bo pustelnik to jest mądra karta. Ten mędrzec jest bardzo doświadczony życiowo, on ma dużą wiedzę i on wyrusza w poszukiwaniu tej własnej drogi, tak? Tej nowej takiej prawdy, tak? Która go oświeci. Więc może na chwilę dacie sobie spokój, może na chwilę po prostu podejmiecie decyzję, żeby jednak odseparować się od siebie, a jeżeli nie, no to będzie po prostu to samotność w związku, tak? Że będziecie niby razem, ale każde, że tak powiem, osobno, każdy w innym kierunku.
No tak jak na karcie tutaj tych czterech kielichów, tak, że no nic wam się nie chce, nic nie robicie, każdy sobie rzepkę skrobie, więc ten pustelnik może po prostu oznaczać, że jesteście bardzo osamotnieni w tym związku. No jak się kończy miesiąc? No miesiąc się kończy królową buław, która mówi, że no jednak będziecie ze sobą, tak, tylko na zasadzie romansu. Kandydatka na kochankę lub kandydat na kochanka, tak, czyli jakieś tam uczucie między wami będzie. Jesteście osobami sprytnymi, zaradnymi i wyjdziecie jakoś tutaj z tej sytuacji, tak? Jakoś może tutaj przez tą rozmowę, jakoś przez no, wasze mądre podejście tutaj do całej tej sytuacji, wyjdziecie z inicjatywą. I postawicie na swoim, tak? Ogólnie no, karta mówi, że jesteście zadowolone z siebie, jesteście atrakcyjne, takie spełnione, że znajdziecie lekarstwo na każdy problem. I ja myślę, że ten pustelnik tutaj znalazł to lekarstwo i wy będziecie tutaj działać. Więc na razie widzę, że jakoś to się będzie kleiło. Tyle czytania, macie kartę 10 mieczy, pod spodem jest jeszcze karta gwiazdy, więc całe takie tło tego czytania, czyli coś, co będzie się tam przeplatać pomiędzy tymi wszystkimi kartami, no mówi o właśnie jakichś poranieniach, tak, o jakiejś tęsknocie, jakimś bólu i że coś już umarło, tak, ale tak jak na tym sądzie ostatecznym, umarły może te złe doświadczenia, złe wspomnienia, złe postępowania, złe traktowanie siebie, tak? I zaczynacie wszystko od nowa. Chcecie zacząć wszystko od nowa, już na innych, lepszych warunkach. Inaczej, już wiecie, jak było wcześniej, nie chcecie powtarzać tych błędów, tak? Nie chcecie po prostu być w toksycznej relacji. No bo was już ta sytuacja dobija, tak? Cierpicie naprawdę bardzo psychicznie, jest wam już w tym wszystkim ciężko, ale karta dziesiątki mieczy mówi, że to już jest koniec tych najgorszych dni, że to już naprawdę to, co było złe, to już było, już nie wróci, już nic gorszego nie może się stać, po tym już idzie tylko nadzieja na lepsze, tak? Więc mówię, dla jednych osób będzie to decyzja o tymczasowym rozejściu się, o ewakuacji, tym bardziej, że wy myślicie tutaj, że wasz partner już planuje tutaj odejście, a dla innych znowuż będzie to próba wyjaśnienia, powiedzenia sobie prawdy, tak, poprzez tą komunikację, że wam już nie pasuje taka sytuacja, że wy chcecie zmienić, że chcecie inaczej żyć, że to was męczy, co do tej pory było. I wy chcecie tego odrodzenia, tak? Bo ta toksyczna, chora miłość, ten chory układ, to zniewolenie, no nie odpowiada wam, tak? Bo was to rani, was to boli i wy nie chcecie żyć w jakiejś obsesyjnej, takiej niezdrowej relacji. No czasami są partnerzy tak naprawdę zazdrośni, tak potrafią nieraz awantury nawet publicznie robić, o byle co, o byle pierdołę, że tak powiem, że ktoś partnerka albo partner spojrzy na inną osobę i już jakieś wyrzuty. I to ja nie mówię tylko o panach, ale panie też potrafią być bardzo, że tak powiem, takie toksyczne, bardzo zazdrosne i sceny nieraz robić histerii publicznie właśnie. Zazwyczaj jak się gdzieś na wczasy wyjedzie nad morzem, to w tych ogródkach nieraz widać właśnie, albo nawet na plaży, że tam są jakieś dziwne takie relacje, dziwne teksty z ust tych osób wypływają. No dobrze, moi kochani, zobaczymy, jak to dalej się rozwinie w styczniu. Może tutaj o coś dopytamy, o tą królową buław, o co tu konkretnie chodzi. Proszę o wyjaśnienie karty królowej buław. Królowa mieczy. Czyli ja myślę, że wy weźmiecie sprawy w swoje ręce i po prostu będziecie wyjaśniać. Będziecie wyjaśniać z partnerem wszystkie rzeczy, wszystkie tutaj wasze dotychczasowe poczynania. No, królowa buław i królowa mieczy to są no naprawdę. Jedna bardzo szybka, bardzo przedsiębiorcza, sprytna, taka uwodzicielka, piękna kobieta. Druga znowuż troszeczkę oschła, ale bardzo mądra, błyszcząca intelektem. I która po prostu, no,
Nie ma to tamto, nie da sobie wejść w polemikę słowną. Ona po prostu podejmuje decyzję i mnie się wydaje, że wy tu mądrą decyzję podejmiecie. I mówię, albo coś utniecie, albo po prostu chwilowo zakończycie ten związek, który będzie dla was niezdrowy, bo nie widzicie perspektyw dalszych na kontynuację tej relacji. Ewentualnie mówię, będzie zdrowa, poważna rozmowa, naprawdę taka poważna, wyjaśniająca wszystko, tak? Wyjaśniająca, przedstawicie swoje stanowisko, jak wy się tutaj czujecie w tej relacji, co wam się podoba, co wam się nie podoba i tyle. I będzie wyjaśnienie i dalej będziecie podejmować decyzje, tak? W stosunku do swojego partnera. Co jeszcze powiedziały anioły? No anioły jak zwykle zupełnie mówią odwrotnie, że jest to prawdziwa miłość, tak? Jest to romans twojego życia. No, kochane wagi. Karta królowej była, jakby nie było, mówi o romansie, tak? To jest karta namiętności, właśnie atrakcyjności, seksualności, mówiąca o byciu właśnie kochanką w gorącej tutaj relacji lub kochankiem, więc myślę, że tutaj ta rozmowa bardzo wam pomoże, no i będziecie wiedziały już, jaką podjąć decyzję. Dobrze, moje kochane wagi, to by było na tyle. Teraz zobaczymy, co tutaj karty chcą powiedzieć naszym samotnym wagom. Proszę o przesłanie odnośnie miłości dla wszystkich samotnych wag na miesiąc grudzień 2018. Wagi. Niektórzy z Państwa się irytują, że ja tak długo tasuję karty, że to taki dźwięk jest nieprzyjemny. No kochani, no ja muszę przetasować karty, żeby Wam je rozłożyć. No to nie ma innej możliwości. Bardzo niektóre osoby są nerwowe. Jak tak patrzę nieraz na komentarze, to zniecierpliwienie i nerwowość straszna, moi drodzy. Troszeczkę proszę wyluzować, przecież to jest wszystko zabawa. To są czytania, że tak powiem, darmowe i jeżeli po prostu ktoś uważa, że nie interesuje go, to niech nie ogląda, niech się nie męczy, niech nie słucha. Wszyscy jesteśmy dorośli i wiemy, co nam odpowiada, a co nie. No dobrze, moi drodzy, już patrzymy. Samotne wagi. Co tam się wydarzyło, że jesteście same? Dziesiątka kielichów. Piękna karta szczęśliwej rodziny. Obecna wasza sytuacja. Piątka kielichów. Czyli jakaś strata była, tak? Ojej, ojej. I najbliższa przyszłość w grudniu. Dziewiątka denarów. W tle czytania mamy kartę czwórki kielichów. Coś wam się nie chce, kochane wagi. Ojeja, może to pogoda. Zobaczymy jeszcze przesłanie anielskie. Miodowy miesiąc. Raduj się błogosławieństwem spędzonych wspólnie wakacji. No proszę. Moi kochani, co tu się wydarzyło w przeszłości, że wy obecnie jesteście sami? No mamy tu kartę dziesiątki kielichów, która nam mówi, że naprawdę mieliście szczęśliwą rodzinę. Pełnia szczęścia, tak? Widzimy tu małżeństwo, dziecko, psa, kota, czyli pełen taki szczęśliwy dom, niczego im nie brakuje. I to jakby jest za wami. Nie wiem, kochani, może jesteście po rozwodzie, może po rozstaniu, może coś się tutaj wydarzyło, że już tego nie ma, ponieważ obecna wasza sytuacja, no, jest to karta pięciu kielichów, tak? Czyli wy rozpaczacie nad utratą czegoś. Jest wam bardzo smutno, jesteście rozczarowani, jesteście przygnębieni emocjonalnie.
Jest tu dużo smutku, dużo płaczu, dużo rozpamiętywania, tak? No, bardzo taka rozemocjonowana tutaj osoba na tym, na tej karcie. Taka wręcz przerażona tą stratą, tak? Więc no, wy tutaj leczycie rany, myślę, po jakimś, no, związku, w którym naprawdę byliście szczęśliwi. I teraz nie wiem, czy albo was ktoś zostawił i wy zostaliście sami, bez niczego i bardzo cierpicie, albo po prostu wy odeszliście, tak? No, coś tutaj było fajnego i teraz tego nie ma. Jest wam naprawdę bardzo smutno. Przeżywacie to. Musicie odchorować, tak? Musicie po prostu wyleczyć rany. Jak się, że tak powiem, klaruje tutaj przyszłość? No, będziecie na razie szczęśliwymi singlami, tak? Macie kartę 9 denarów, czyli zagłębicie się tutaj w pracę, będziecie myśleć nad swoim majątkiem, nad swoimi pieniędzmi, żeby może kupić sobie coś ładnego, otaczać się tutaj dostatkiem. Jesteście szczęśliwi w swoim własnym domu, dobrze zarabiacie, macie pieniądze. I tak naprawdę na razie nic wam się nie chce ruszać, nie chce wam się zmieniać tej sytuacji. Może dlatego, że musicie tutaj właśnie odchorować tą poprzednią relację, przez którą bardzo cierpieliście, więc wszystko tutaj się ułoży i będziecie takimi, mówię, szczęśliwymi, zadowolonymi z siebie singlami. No i na razie ten stan troszeczkę potrwa, tak? Przeniesie się to do miesiąca stycznia, zobaczymy, jak w styczniu dalej się to rozwinie. Oczywiście jest to nie dla wszystkich, bo jest to czytanie ogólne. Proszę zawsze pamiętać, że ja mogłam ściągnąć tutaj niektóre osoby. Ogólnie zadowolenie, tak? Będziecie zadowoleni z tego, co macie, co posiadacie. Nie powinno pod względem materialnym niczego wam tutaj brakować. W karcie tła mamy kartę czwórki kielichów, no, która mówi o tym, że na razie nic wam się nie chce. Tak naprawdę jeszcze nie podjęliście decyzji, co dalej robić. Sami nie wiecie, czego chcecie. Jeszcze nie ma tutaj konkretnych jakichś planów, nie ma tutaj konkretnych jakichś decyzji. Na razie rozmyślacie o tej przeszłości, tak? O tym właśnie, no, o tej stracie, tak? O tym leczeniu się z tego smutku, z tego żalu, z tego takiego, tej tęsknoty, z tym brakiem, tak? Więc na razie po prostu rozmyślacie, co to dalej będzie. No, też nie dostrzegacie tutaj tego czwartego kielicha, tak? Ale może dlatego, że musicie po prostu pobyć sobie jeszcze tak sami ze sobą, porozmyślać, pozastanawiać się. Może jakaś okazja wam tutaj przed nosem też przeszła, ale wy na razie no, nie cierpicie z tego powodu. Wy jesteście zadowoleni na razie z obecnej sytuacji i niech tak po prostu ten stan będzie, tak? Żebyście tutaj doszli do siebie w takiej harmonii w życiu, do tego zadowolenia, do tego szczęścia, bo karta dziewiątki denarów no, to jest karta bardzo szczęśliwa, spełnienie marzeń, szczęście. Od losu w sprawach finansowych, tak, więc to może być dobra praca, mogą być to duże zyski finansowe, bardziej tutaj w materię pójdziecie, będziecie sprawiać sobie naprawdę dużo przyjemności takich materialnych, żebyście po prostu może poprawili sobie humor po tym nieudanym tutaj związku, nieudanej relacji. No i teraz, co mówią anioły? Że jakieś właśnie fajne wakacje tutaj mogą być, tak? Może gdzieś wyjedziecie na święta, może jakaś zagranica. No, karta ogólnie mówi o miesiącu miodowym, ale miesiąc miodowy to nie musi oznaczać, że no taki pomałżeński, prawda? Miesiąc miodowy to taki, który no słodki taki miesiąc, tak? Czyli że sprawiamy właśnie sobie te przyjemności, że nie żałujemy pieniędzy na siebie, tylko inwestujemy w nasze tutaj zachcianki. Może faktycznie gdzieś wyjedziecie tutaj. Jakaś fajna podróż zagraniczna, no zainwestujecie tutaj w siebie pieniądze, tak, żeby wam było dobrze. Będziecie tutaj naprawdę zadowoleni, szczęśliwi, zbierzecie tutaj jakąś niezłą gotówkę i być może właśnie za to sobie spędzicie miło święta, gdzieś wyjedziecie za granicę, żeby odpocząć, zrelaksować się, poświęcić czas i pieniądze tylko dla siebie, żeby spełniać swoje marzenia, żeby wam było w tym czasie dobrze, tak? Bo na razie leczycie się po jakimś
po jakimś tutaj no, rozpadzie związku, tak? Po utracie jakiejś rodziny, leczycie się. Ale jak wyjdziecie z tego stanu, ja myślę, że już za miesiąc będzie jakieś rozmyślanie tutaj, podjęcie decyzji, co dalej. Czy nadal chcecie być szczęśliwymi singlami, czy jednak chcecie znaleźć tam drugą połówkę tego towarzysza życia. Bo niektórzy nie chcą. Niektórzy na przykład wybierają życie samotnika, tak? I wręcz im ta druga osoba przeszkadza. Nie każdy musi być razem, nie każdy musi być w związku, tak? Niektórym osobom jest dobrze w samotności. Ja nie mówię, że to jest dobre, ja nie pochwalam samotności, bo nie ma nic gorszego niż samotność, tak? Ale niektórzy ludzie tacy są, że oni podejmują takie decyzje, że chcą być sami, chcą decydować sami o swoim losie, tak? Dobrze, moi kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam jeszcze raz zdrowych, spokojnych świąt, w miłej, ciepłej, rodzinnej atmosferze. I co? Widzimy się w styczniu, tak? Na kolejnych czytaniach. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.